Drodzy, mówimy o Kościele. Każdy z nas, to jak się spotykamy, gdzie spotykasz się z ludźmi, jak reagujesz, jak się zachowujesz, pamiętaj, jeśli dowiedzą się, że jesteś zielonoświątkowcem, chrześcijaninem, tak będą postrzegać Kościół. Wielka odpowiedzialność. Wielka odpowiedzialność. Kościół jeszcze. Tak będą postrzegać Chrystusa. Bo przecież chrześcijanin to jest ktoś, kto jest naśladowcą Chrystusa. Więc muszę sobie zadać pytanie, kim ja jestem i czy troszczę się o to, dbam o to, aby być, stawać się podobny do Niego, do Jezusa. Ja wiem, że jesteśmy na etapie ciągłego rozwoju, wzrostu. Boże życie jest w nas, wzrastamy, nasze życie zostało przemienione i ważne jest, abyśmy pilnowali tego dobrego standardu, który Bóg nam wyznaczył i który też Bóg włożył w nasze serca i jest z nami. Pan buduje swój Kościół tak, jak On zamierzył i tak, jak On chce. I powiedzieliśmy, że buduje go także przy naszym współudziale. Nie ma biernego członka w Kościele. Albo jeżeli jest bierny, to dla własnej szkody i dla szkody lokalnego zboru. Bóg zawsze przyłącza nas do lokalnej społeczności. I nigdy nie możesz powiedzieć, ja tam właściwie nikim jestem. Dobrze, jeżeli jesteś pokorny, niezakompleksiony, ale pokorny, ale nigdy nie możesz powiedzieć, że jesteś nikim, bo jesteś częścią Kościoła Jezusa. Jak mówi Paweł w liście do Efezjan, cząstką Chrystusa, masz ze względu na miejsce, na to, kim zostałeś uczyniony w ciele Chrystusa, nie wiem, czy jesteś aortą, ścięgnem, kostką jakąś, ale wszystko to nie jest nikim albo niczym. Jest niezbędne. Coś, jakiś nerw zaczyna naciskać w kręgosłupie i my się nie możemy podnieść albo stanąć na nogach. Coś, drobna rzecz. I Pan przyrównuje Kościół do ciała. I każdy z nas jest jakąś jego częścią, niezbędną. Jeżeli ja funkcjonuję właściwie, reszta ciała będzie funkcjonować. Według miary, jaką Bóg wyznaczył swojemu Kościołowi. Jeżeli ty i ja nie domagamy, zawodzimy, buntujemy się, nie dajemy, nie przekazujemy tego, co Bóg wkłada w nas dla reszty ciała, zgodnie z listem do Efezjan, 4 rozdział, że jesteśmy ściśle sobą połączeni, tak? I każdy z nas jest z głową połączony i odbiera od głowy błogosławieństwo, aby je przekazywać dla reszty ciała. Dlatego nikt nie może powiedzieć jeden do drugiego, nie potrzebuję ciebie. Czy jesteś, czy nie jesteś, to jest mi obojętne. Tak nie funkcjonuje ciało Chrystusa. Tak nie mówisz do swojego ciała, a tam jeden palec mniej w ręce, okej. Okay. Jeszcze ciągle mogę coś chwycić. Nie. Wszystko jest na właściwym miejscu. Tak Pan buduje Kościół. Dlatego jest napisane, członkami jedni drugich jesteśmy. Drodzy, diabeł będzie rozbijał tą świadomość Kościoła. Tą świadomość tego, że ja jestem niezbędną częścią w Kościele Jezusa Chrystusa. Jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli stałeś się częścią Kościoła, jesteś niezbędną częścią lokalnego zboru. Ale jeżeli, że tak powiem, nie chcesz się z tym zgodzić, ktokolwiek się z tym, to znaczy, że występujemy przeciwko temu wzorowi, który Pan dał. Tak jak na górze, na Synaju Bóg dał wzór przybytku, tak Pan dał ten wzór wyraźnie w Bożym Słowie. Kościół jest przybytkiem, świątynią, miejscem chwały i uwielbienia Boga. I każdy członek tej świątyni jest niezbędny, aby chwała była zupełna, aby podobała się Bogu. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
Druga lekcja, o której mówiliśmy, to to, że jesteśmy Bożą rodziną. Wiecie, to nie chodzi o to, żebyśmy tak sobie mówili, jesteśmy Bożą rodziną. Bóg chce, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy Bożą rodziną i masz Bożą rodzinę, masz braci i siostry, bo kiedy mówi o nas, mówi, niech młodsi nie strofują starszych, ale niech mówią, czy napominają ich jak ojców. To są relacje rodzinne, Kościół ma relacje rodzinne. I to jest niezwykle ważne, że mamy być oddani jedni drugim, o tym mówiliśmy. Oddani to słowo w języku greckim w Nowym Testamencie, list do Rzymian 12:10 oznacza być przywiązany uczuciowo, emocjonalnie jedni do drugich. Tu nie ma mowy o obojętności. Tu nie ma mowy o tym, czy jest, czy go nie ma. Nie. Jeżeli jesteś, masz rodzinę, to wiesz, co to znaczy, kiedy dzieci są blisko ciebie, kiedy rodzina się zbiera. Cieszysz się, jesteś dumny, twoja rodzina jest razem, razem siadają do stołu, razem rozmawiają, śmieją się, żartują i razem uwielbiają Boga. To jest cudowne. Boża rodzina. I tam, gdzie jest Boża obecność, i tam, gdzie jest Boża rodzina, tam jest, powinno być przynajmniej dużo radości, dużo wolności, takiej radości z przebywania z sobą. To jest to być przywiązany, oddani. W miłości braterskiej bądźcie oddani jedni drugim. Nie obojętni, oddani. Czyli to znaczy, że ja muszę pracować nad sobą, będąc Bożym dzieckiem, aby wejść w ten wymiar, o którym mówi Boże Słowo. Panie, ja chcę być oddany mojemu zborowi. Chcę być oddany moim braciom i siostrom. Ja chcę być z nimi związany emocjonalnie, uczuciowo. Jeżeli oni cierpią, ja też cierpię. Jeśli oni się radują, ja też się raduję. O to chodzi. Szanujcie jedni drugi. Wręcz wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Czyli musimy widzieć tą wartość jeden drugiego. Wartość, jaką mamy w oczach Boga. Każdy z nas. Bóg nie uczynił żadnej różnicy. Mamy zachować jedność w związce pokoju. Będąc w społeczności z Bogiem, masz Boży pokój, i ten pokój powinien emanować, który jest w nas, na cały zbór. Nie powinienem robić niczego, mówić niczego, w jakikolwiek sposób, co by sprawiało rozerwanie, rozdwojenie w Kościele Jezusa Chrystusa. Bo tam, gdzie bracia i siostry żyją w zgodzie, co Pan daje? Tam Pan udziela, daje swoje błogosławieństwo. Mamy przyjmować jedni drugich. Jedni mają, mamy różne poglądy na różne sprawy i mamy prawo mieć różną ocenę różnych rzeczy, jeżeli ciągle trzymamy się prawdy Bożego Słowa. Jeżeli to nie są związane rzeczy z grzechem. Ale Bóg mówi tak, niech słabi nie osądzają mocnych, a ci mocni niech uważają, aby nie popadli, żeby nie przekroczyli granic wolności, którą mają w Chrystusie. Wszystko mi wolno, tak? Wszystko mi wolno. Ale nie mogę zapomnieć o tej drugiej części zdania, nie wszystko jest pożyteczne, nie wszystko przyniesie mi życie, nie wszystko przyniesie mi błogosławieństwo, ale w Chrystusie jestem wolny od grzechu, od diabła, jestem wolny od mocy ciemności, jestem wolny, amen. Bracia i siostry, jesteśmy wolni, ale w tej wolności musimy umieć się poruszać. Niektórzy będą próbowali nas wsadzić w swoje własne ramki myślenia, tego im nie wolno robić. Ale z kolei ci, którzy są tacy, mają mocniejsze sumienie, mogą więcej, nie łamiąc Bożych zasad i Bożego Słowa, też ci słabsi nie mogą ich osądzać. A oni też nie mogą patrzeć z góry na tych słabszych. Mamy przyjmować jedni drugich.
Kobieta jedna podeszła chyba do Moody'ego, jednego z najsławniejszych, najbardziej wpływowych ewangelistów. I tak mówi do niego: Panie Moody, Pan taki biedny jest. Pan nie może wszystkiego. Nie może Pan iść do teatru, nie może Pan sobie zapalić, nie może Pan tego i tamtego. A on mówi: ależ proszę Panią, ja wszystko mogę. Tak? No tak. Wszystko mi wolno. Tylko wie Pani co? Ja akurat tego nie chcę. Ja akurat tego nie chcę. Rozumiemy? Jesteś wolny i umiesz ocenić w tej wolności, co przyniesie pożytek, co nie przyniesie pożytku, co cię zbuduje, a co cię zniszczy. To jest wolność. Człowiek zniewolony musi robić tak, jak mu ten Pan każe, który go zniewala. Czy to alkohol, cokolwiek by to było, narkotyk. On już nie włada sobą. Ale ty i ja, dzięki Bożej łasce, zostaliśmy wyzwoleni od wszelkiego grzechu. Halleluja. A więc nie muszę żyć tak, jak żyłem do tej pory przed nawróceniem. Dalej powiedzieliśmy, że ten Kościół Jezusa, i posłuchajcie, to są rzeczy, które powinniśmy się zastanawiać nad samym sobą, czy ja funkcjonuję właściwie w tych dziedzinach. Bo po to to poruszamy, to zagadnienie. Czy ja właściwie funkcjonuję? I dobrze jest usiąść czasami z kartką, z długopisem, powiedzieć, jak w tej dziedzinie ja funkcjonuję? Co ja robię w Kościele? Jak moja postawa, moje zachowanie, moje reakcje, czy ja w ogóle jakoś nawiązuję relacje z innymi, czy nie? Jak to wszystko wygląda? Też mówiliśmy o tym, że w Kościele mamy prawo, przywilej, odpowiedzialność, aby się napominać. Jeżeli widzimy, że coś w życiu brata, siostry dzieje się nie tak, mamy prawo. I to Bóg daje nam to prawo. I mówiliśmy o tym ostatnio, czym powinniśmy się charakteryzować, czym powinna charakteryzować się osoba, która napomina. W oparciu między innymi o list do Rzymian mówiliśmy 15-14, że to powinny być osoby, które są pełne dobroci, ale też wyćwiczeni, pouczeni przez słowo Pana, umieją czy wiedzą, jak w danej dziedzinie powinno to wyglądać, i to daje im prawo, jeżeli są pełni dobroci, pełni miłości do upadającego brata i siostry, to w takim duchu łagodności, jak mówi Paweł w liście do Galacjan, w 6 rozdziale, wierszu 1, mają prawo, bo celem jest nie pognębić, nie wywyższyć się, nie zatriumfować, ale podnieść mojego brata, moją siostrę, którzy upadli, bacząc na samego siebie, abym ja nie znalazł się w tym samym miejscu. Bo przecież tak naucza nas Boże Słowo. Idąc dalej, Słowo Boże naucza nas, abyśmy pozdrawiali jedni drugich. Czasami proszę o pozdrowienia dla danego zboru. Wiecie, wszystko może stać się taką rutyną dla nas. Fajnie, no pozdrów tam, no niech będzie pozdrowiony. Spotykamy się, drodzy, i tak witamy się z sobą, jak się masz, ale nie czekam na odpowiedź. Już jestem zajęty kimś innym. Wiecie, w ogóle jak się witasz, czy jak się witamy? Nie róbmy czegoś takiego, że witasz się, podajesz rękę, a głowę masz zwróconą gdzie indziej, gdzieś tam patrzysz, może już za inną stronę, a tu się z kimś witasz. No to jest kompletnie nieporozumienie. To lepiej się nie witaj, bo to jest oznaką jakiegoś lekceważenia. To znaczy, że nie traktujesz na serio tej osoby, z którą się witasz. Jak się witamy, patrzmy sobie w oczy. Przywitajmy się. Cześć, jak się masz? Miło cię widzieć. Bo to okazuje, że już choćby w ten sposób ja okazuję szacunek, uwagę. Czasami moje dzieci mówią: tatuś, jak rozmawiasz z kimś, to zwróć więcej uwagi. Nie zaraz się rozglądaj gdzieś tam
I muszę pilnować siebie w tym względzie. A więc popatrzcie, w takich prostych relacjach pozdrowień. Jeżeli pytam, wiecie, że jak Anglik kogoś pyta, how are you? To jemu i tak nie zależy na tym, jak ty się masz. To jest grzecznościowa forma. Ale nie tak powinno być między nami. Kiedy pytam drugiego, jak się masz, to znaczy, że chcę z nim na chwilę się zatrzymać, czy powinienem, i wysłucham. No on mi może też powiedzieć, fajnie, dobrze się mam. Tak jak ja go pytam zbywająco, on mi odpowiada zbywająco, fajnie. Jemu się wszystko wali, ale jest fajnie. W kościele powinniśmy budować tą strefę zaufania. Ja wiem, że nie możemy wszystkiego opowiadać, nie. Ale dobrze jest, kiedy coś przeżywasz, coś się dzieje i ja przychodzę do zboru i mówię, drodzy, módlcie się o mnie, nie muszę wam mówić, co jest. Ale proszę, módlcie się o mnie. Potrzebuję waszej modlitwy. Albo dzwonię do kogoś, do brata i siostry, módl się o mnie. Potrzebuję modlitwy. I nieraz tak jest. I dobrze, że mamy takie osoby, gdzie możesz do kogoś zadzwonić i powiedzieć, pomódl się o mnie teraz. I ty się modlisz. Panie, pobłogosław mojego brata i zabierasz się za swoje sprawy. Nie wiem, czy to jest modlitwa. Nie wiem, czy to jest właściwa modlitwa. Ja wiem, że czasami jesteśmy w różnych sytuacjach i zawołam do Boga, wzdycham, ale gdzieś tam zaczynam się nastawiać w moich sercu, myślach, czuję to brzemię i mówię, Boże, wiecie, czasami ludzie mnie proszą, jadę tam, czy gdzieś tam, czy na miejscu, pastorze, pomódl się o mnie, ja jestem bardzo ostrożny z obietnicami, że się będę modlił, bo jeżeli powiem, że się będę modlił, to ja muszę się pomodlić, przynajmniej powinienem. Bo to jest okłamywanie, kiedy mówię, tak, ja się pomodlę, a w ogóle o tym zapominam. I wiem, co to jest, modlić się, ja muszę poświęcić czas, uwagę, energię, serce, aby się pomodlić o kogoś. Musimy być ostrożni z tym. Lepiej czasami nic nie mówić, a pomodlić się, niż powiedzieć i zostawić. To jest jakaś uczciwość jedni wobec drugich i wobec Boga. Bo przecież przed Bogiem dajemy słowo. Mówimy o czymś, zapewniamy o czymś. I czasami, niedawno moja mama mówi, fajnie, Andrzej, że modliliście się o tą i o tą kuzynkę. A ja mówię, mamuś, ale ja się nie modliłem. Musiałem być szczery, uczciwy. Mamuś, akurat zapomniałem, nie modliłem się. No ale cała rodzina się modliła, to w porządku. Najważniejsze, że jest zdrowa. Uczciwość. Pozdrówcie jedni drugich. Pozdrawiajcie. Za tym musi iść serce, postawa, zaangażowanie. W liście do Rzymian w 16 rozdziale od 3 do 6 wiersza i wiersz 16 przeczytam. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła. I wiersz 16. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. Moi drodzy, w tym 16 rozdziale apostoł Paweł wymienia 26 wierzących osób, które pozdrawia. Cały rozdział zostaje poświęcony przekazywaniu pozdrowień. Coś apostoł Paweł komunikuje o tych ludziach, jak ważni oni są w jego życiu, w jego służbie. Jak wiele wnieśli, kiedy on służy Bogu, jak oni wiele wnieśli, wiele dali, aby on mógł swoją służbę wykonywać. I on o tym nie zapomina, on pisze, pozdrówcie tego i tego i wymienia ich z imienia. On nie zapomina ich imion. Pozdrówcie.
I na końcu mówi, pozdrówcie pocałunkiem świętym. 5 razy w Nowym Testamencie jest mowa o pocałunku świętym. W liście do Koryntian 16, 19, 20 pozdrawiają was wszyscy bracia, to chodzi o zbory azjatyckie, pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. 2 Koryntian 13, 12, pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym. A 1 Tesaloniczan 5, 26 i 1 Piotra 5, 14 mówi, pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pocałunek święty, pocałunek miłości. Mamy się pozdrawiać i zastanawiamy się, o co w tym wszystkim chodzi teraz. Jak w Kościele mamy wykonać to polecenie jedni drugich, że mamy się pozdrawiać świętym, pełnym miłości, pocałunkiem. Jak taki pocałunek miłości ma wyglądać w ogóle? Nowy Testament w ogóle o tym nie pisze, jak on ma wyglądać. Jak przywódcy radzieccy się witali i całowali, to my wiemy, jak oni się całowali. Jak Anglicy do nas przyjechali, kaznodzieja z Anglii, pastorzy, to oni mówią, tylko nie pocałunkiem rosyjskim, mówi. O co chodzi? Co to oznacza dla Kościoła żyjącego w XXI wieku? Jak to wygląda? Na pewno mamy się pozdrawiać. Na pewno w tym jest serce, bo to ma być pozdrowienie wyrażające miłość, autentyczne zainteresowanie drugą osobą, Kościołem, zborem. Moi drodzy, jedni, mówię, zastanawiają się, jak ma taki pocałunek wyglądać, inni rozwiązali problem poprzez praktykowanie pozdrowień na różne sposoby według zwyczajów panujących w dzisiejszych czasach. I myślę, że to jest nam takie najbliższe, najbezpieczniejsze. Bo wiecie, nie zawsze, co dla nas jest oczywiste w pozdrowieniu, będzie oczywiste dla Azjatów czy Afrykańczyków. I oni nasze pozdrowienie, które my uważamy za coś właściwego, przyjacielskiego, wyrażające akceptację i miłość, może być wręcz odebrane jako coś wrogiego, nieprzyzwoitego. Autor tych rozważań wychował się w zborze, gdzie mężczyźni mogli pozdrawiać mężczyzn pocałunkiem świętym, a kobiety kobiety pocałunkiem świętym. Tylko zaznaczył taką kwestię. Znając jednak brak miłości, jaki miał miejsce, zastanawiałem się jako mały chłopiec, na ile te pocałunki święte są święte. A więc jeżeli bracia się z sobą witali, pozdrawiali. Wiecie, to jest ważne, bo to jest też pewna bliskość, kiedy się witamy, czy podajesz rękę, czy w jakiś sposób się obejmujemy. To jest budowanie pewnej bliskości, zdrowej bliskości, to mam na myśli. To też daje pewną zachętę drugiej osobie. Wiecie, ta bliskość drugiej osoby poprzez objęcie, poprzez trochę przytulenie i tak dalej, czasami dla człowieka, który przeżywa różne trudne chwile, jest bardzo ważne. Jak to ma być? Jak mamy wypełnić ten nakaz, pozdrawiajcie się świętym pocałunkiem? Możemy powiedzieć tak, drodzy, że ten nakaz pozdrawiania się ma wymiar kulturowy i ponadkulturowy. Znaczy, że z jednej strony pozdrawiajcie jeden drugiego, jedni drugich, jest fundamentalną albo jedną z fundamentalnych, ważnych zasad w Kościele. Natomiast forma tego pozdrawiania może być różna w zależności od danej kultury, społeczeństwa, w której Kościół żyje. I myślę, że tutaj czujemy się bardzo bezpiecznie. Prawda? Mamy się pozdrawiać. Nie wolno nam zaniedbać tego polecenia słowa. Nie powinniśmy w każdym razie. Ale z drugiej strony
musimy znaleźć, czy Kościół musi znaleźć tą formę, która pasuje, która jest czytelna, właściwa w danej kulturze. Pozdrowienie nie może być pustym gestem, nie powinno być. Ale powinno wynikać z autentyczności, z serca, tam z głębi, że my szczerze kogoś błogosławimy, pozdrawiamy, wyrażamy naszą akceptację i miłość wobec drugiej osoby. Moi drodzy, jest taki obszar niezagospodarowany w Bożym Słowie, który i dobrze, że tak jest, bo Bóg daje nam taką wielką możliwość. Nie jest powiedziane, że kaznodzieja musi zawsze stać za kazalnicą, jak chce głosić słowo. Nie jest napisane w Biblii, tak? Nie jest napisane, że w jaki sposób mamy doradzać jeden drugiemu. Jezus na przykład usiadł i zaczął nauczać. Gdybym ja przyszedł i usiadł sobie tutaj na stopniu i zaczął nauczać i głosić, pomyśleliście, coś dziwnego się dzieje z naszym pastorem. Nie wiem, albo coś, jakieś nowe normy chcę tutaj wprowadzić. Nie byłoby niczym zdrożnym, gdybym usiadł i zaczął nauczać. Nawet wręcz biblijnym, bo Pan Jezus też usiadł i nauczał. Mamy nauczać, mamy głosić, mamy doradzać, natomiast forma i sposób będzie zależna od danej kultury, społeczeństwa, w jakim się obracamy i funkcjonujemy. Czyli możemy powiedzieć, że musimy rozgraniczyć pomiędzy prawdą absolutną od względnej, biblijną zasadę od formy. Prawda, zasada biblijna jest czymś ponadkulturowym, a forma jest zależna od danej kultury. Na przykład zwyczaj umywania nóg. Uważamy, i myślę, większość Kościoła uważa na świecie, że kwestia umywania nóg podczas wieczerzy jest sprawą kulturową. Była ważna w danej kulturze, tam w kulturze, w której wychował się nasz Pan Jezus Chrystus. Tak to funkcjonowało. Jeśli przychodziłeś w gości do domu, gospodarz miał obowiązek umyć ci nogi, odświeżyć twoje nogi, umyć brudne i odświeżyć twoje zmęczone stopy, aby i później posadzić cię przy stole. Dlatego Jezus mówi do Szymona, faryzeusza: popatrz, przyszedłem do ciebie, nie umyłeś moich nóg. Nie zatroszczyłeś się o mnie. A ta kobieta, która przyszła, z której ty się zgorszyłeś, bo ona jest grzesznicą, ona przyszła i pochyliła się i zaczęła łzy wylewać na moje stopy i włosami je wycierać, ty się zgorszyłeś tym. Myślę, wielu z nas mogłoby być zgorszonych. A jeszcze on, jeśli jest prorokiem, powinien wiedzieć, kim jest ta kobieta. A ty, Szymonie, po prostu potraktowałeś mnie persona non grata. Wszedłem do twojego domu, ani mnie nie pocałowałeś, tak? Według zwyczaju. Ani mi nie umyłeś nóg. Potraktowałeś mnie wręcz jak niewolnika. Wzgardziłeś mną. Zwyczaj. A więc Jezus, kiedy naucza w 13 rozdziale, kiedy umywa nogi, później bierze i pyta, czy wiecie, co ja wam uczyniłem? Jaka jest prawda i zasada tego faktu? Czego nas uczy to, że Chrystus umywał nogi? I czy my teraz mamy obowiązek wprowadzać podczas wieczerzy mycie nóg? Nie, to nie funkcjonuje w naszej kulturze. Ale jest zasada ponadkulturowa. Jeśli ja, Pan i Mistrz, umyłem wam wasze nogi, to wy powinniście robić to samo. Powinniście służyć jeden drugiemu. Powinniście uniżyć się i uniżać jeden przed drugim. Być pierwszymi do usługiwania drugiemu, a nie czekać, niech inny to zrobi. Myślę, że zgadzamy się z tym, nie? To jest zasada. Nie chodzi o formę, chodzi o zasadę. W naszej kulturze to nie funkcjonuje i nigdy nie funkcjonowało.
Dlaczego mamy coś z innej kultury przenosić do naszej? A serce nadal może być i tak nieuniżone i tak dalej. Kwestia nakrywania głów przez kobiety. Mają nakrywać głowy w czasie zgromadzenia, czy nie? Kontekst wyraźnie w tym liście do Koryntian w 11 rozdziale mówi, że to nakrycie głowy miało oznaczać, że ona jest uległa swojemu mężowi. Jest mu podporządkowana jako żona. W ogóle temat dzisiaj, że żona ma być uległa i podporządkowana. Wiecie, ludzie słuchają tak tego, mówią, gdzie ty to wyczytałeś coś takiego? To już teraz jest XX wiek, XXI wiek, o czym ty człowieku mówisz? Pytanie jest, czy to jest zasada prawda, zasada ponadkulturowa, że żony mają być uległe mężom, czy kulturowa? Jaka jest? Jest ponadkulturowa. Tylko forma, w jakiej to ma być praktykowane, czy jak to się ma odbywać, jest różna. Wiecie, bo chusta na głowie, kapelusik na głowie nie jest nakryciem, o którym pisze Paweł. Ja się absolutnie nie chcę, szanuję, honoruję siostry, które zakładają chustę i w ten sposób się modlą według własnego sumienia. Ja to honoruję, szanuję. I my to szanujemy w Kościele. Ale ani my nie mamy się wywyższać nad tych, którzy to czynią, a ci, którzy to czynią, nie mają się, też nie powinni uważać się za lepszych wobec tych, którzy tego nie praktykują. I tam jest ciekawe, bo apostoł Paweł kończy ten fragment, 11 rozdział, mówi, ale my i zbory, Boże, takiego zwyczaju nie mamy, żeby nie nakrywać. Mówi o zwyczaju. Tam jest takie słowo, ze względu na aniołów, które mnie trochę niepokoi. Nie rozumiem go, ale myślę, że wydźwięk tego słowa jest tutaj jednoznaczny. Zasada pozostaje. Sposób jest różny w danej kulturze i coś on oznacza lub coś nie oznacza. W tamtej kulturze nowotestamentowej to nakrycie było nakryciem od głowy prawie że do stóp, zakrywało kobietę. I było wiadomo, że ona jest mężatką i ona w ten sposób honoruje swojego męża, swoją głowę i wyznaje, że ona jest jemu poddana. To pytanie o poddanie to już jest sprawa każdego małżeństwa i każdej rodziny, jak to faktycznie nam wychodzi. Ale zasada jest niezmienna. Niezmienna. To nie daje prawa mężom do panowania jakiegoś takiego, wiecie, gdzieś tam graniczącego, bo to poszło w drugą stronę ze strony mężczyzn, a z drugiej strony poszło w drugą stronę ze strony kobiet, że one jakby chcą wziąć górę nad mężczyzną i nad przywództwem w rodzinie. Jestem jak najbardziej za tym, że mąż i żona powinni razem działać, ale jednak mężczyzna jest tym, który powinien przewodzić, nadawać ton, kierunek w rodzinie. Tak przynajmniej czytamy wyraźnie w Bożym Słowie. A więc zwyczaj. I nie możemy tego i nie chcemy tego przenosić. Honorujemy, przyjmujemy braci, siostry, prawda? Nie ma tutaj żadnych powodów do lekceważenia czy wynoszenia się z jednej czy z drugiej strony. Absolutnie. Honorujemy to, zachowujemy jedność według zasady przyjmujcie jedni drugich. Jeden uważa, że może to, inny uważa, że nie. Jedni i drudzy nie grzeszą. Grzeszą, kiedy zaczynają walczyć z sobą. Kiedy zaczynają kłócić się. Kiedy starają się narzucić swoje zdanie drugiej stronie. Żeby została zachowana zasada jedności i miłości. A więc mówimy o tym, że pozdrawianie się jest prawdą absolutną. Pytanie jest o ten pocałunek.
jak to mamy robić i w jaki sposób to ma się odbywać. Wiecie, w ogóle wszelkie relacje damsko-męskie w Kościele powinny cechować się szczerością, być czyste, wyrażające wzajemny szacunek, powściągliwość i skromność. Prawda? Wszelkie relacje między mężczyznami i kobietami w Kościele powinny się cechować tymi rzeczami. Być szczere, być czyste w intencjach, wyrażać szacunek dla siebie nawzajem, okazywać powściągliwość i w tym wszystkim skromność. To jest takie słowo, które bardzo często jest użyte. Paweł pisze na przykład do Tymoteusza: ty siebie czystym zachowaj, jako młodzieniec, ale też do kobiet mówi, one mają być czyste i tak dalej. Tam jest słowo, które oznacza czystość moralną. Być bez skazy. A więc wszelkie relacje pozdrowienia, jakiekolwiek by one nie były, jak to miałoby wyglądać, muszą zachowywać jednych i drugich w czystości, w skromności. Nie dawać żadnych pobudek, oznak do jakichś prowokacyjnych, do niewłaściwych skojarzeń czy myśli. Jest kilka przykładów pocałunku w Nowym Testamencie, ale do końca nie wiemy, jak on wyglądał. Judasz pocałował Jezusa. Czyli wiemy już wcześniej, że jak ktoś przychodził, mężczyzna, do domu, to gospodarz, jego obowiązkiem było umyć nogi, ucałować, przywitać godnie, z szacunkiem i posadzić za stołem swojego gościa. Judasz całuje Chrystusa. Przyjaciele. Przyjaciele. Jego apostoł, jego uczeń, 3 lata razem. Pocałunek oznaczał tą bliskość. Serdeczność. Judasz, to co oznacza miłość i serdeczność, on daje temu zupełnie przeciwne znaczenie. Wydajesz Syna Człowieczego pocałunkiem. Pocałunkiem, który ma oznaczać przyjaźń, serdeczność, miłość. Ty zrobiłeś z niego sposób na zdradę. Ojciec syna marnotrawnego całuje. Kiedy po latach go widzi, jak on przychodzi, brudny, śmierdzący, roztrwonił wszystko. A tam jest napisane, że ojciec wręcz wybiega na spotkanie. Rzuca mu się na szyję i całuje go. Starsi Efescy, pamiętacie, kiedy Paweł przychodzi do nich, wybiera się do Jerozolimy, wie, że będzie uwięziony, Duch Boży mu to o tym wyraźnie mówi. Mówi, już was nie zobaczę. Tam jest napisane, że starsi Efescy rzucili się Pawłowi na szyję i całowali go i płakali, że już go nigdy nie zobaczą. A więc pozdrawianie wzajemne osób wierzących jest rzeczą ważną i właściwą. Ma głębokie znaczenie. Wyraża autentyczną Bożą miłość i braterskość. Troską apostoła Pawła i Piotra było, aby wierzący się nawzajem pozdrawiali z czystych pobudek, wyrażając prawdziwą troskę i miłość. Jeżeli nie ma czegoś takiego, drodzy, jeżeli w tym względzie zawodzimy, bo może z kimś jesteśmy poróżnieni, może kogoś nie lubimy, to Biblia mówi, pokutuj. Proś Boga o przebaczenie. Albo jeżeli ktoś zrobił ci krzywdę, to idź i powiedz mu, słuchaj, zraniło mnie twoja postawa, twoje słowa. Tak, żeby on mógł wiedzieć. Wiecie, czasami bywa tak, że my czujemy się zranieni i ta druga strona czuje się zraniona. My obwiniamy jego, a on obwinia nas i każdy siedzi we własnym miejscu i nie mogą się spotkać, żeby się pozdrowić. Jak jeden siedzi z tej strony, to drugi siedzi z tamtej strony. Nie ma forum porozumienia.
Ale Słowo Boże nas uczy, że coś z tym powinniśmy robić. Albo przebaczyć, albo szukać przebaczenia. Bo chodzi o Kościół. Chodzi o nasz duchowy rozwój. Nie możemy żyć w dysharmonii z pozostałymi wierzącymi. Jeśli jakiś brat zgrzeszył przeciwko nam, mamy obowiązek pójść do niego z miłosierdziem, miłością i wyjawić mu swoje uczucia. Powiem, wiesz, to mnie zraniło, ale przebaczam. Najgorzej jest okopać się w swojej własnej, że tak powiem, miejscu i nic z tym nie zrobić. Powiem jedno, diabeł swoje zrobi, grzech swoje zrobi, bo to będzie wprowadzać ciemność do naszego życia i będzie dawać coraz większy dostęp sił ciemności do naszego życia. A więc jeżeli ty zgrzeszyłeś, idź, powiedz i proś o wybaczenie. Jeżeli ktoś zgrzeszył, powiedz, jak to wygląda i przebacz. Wiecie, czasami jest tak, że oboje źle postąpili i oboje sobie muszą przebaczyć. W każdym razie powinniśmy podejmować wysiłek na rzecz zainteresowania się odczuciami innych ludzi. Jak naprawdę się mają? Co przeżywają? Jeżeli odczuwasz trudności w okazywaniu serdecznej, szczerej miłości wobec braci i sióstr, to autor dostrzega tu dwa problemy. Albo jesteś egocentrykiem, albo jestem egocentrykiem, albo jestem człowiekiem, który jest po prostu, jest to wynikiem moich kompleksów. I dlatego nie mam odwagi wyjść, aby z inicjatywą, aby budować te właściwe, pełne życzliwości relacje. Bez względu na to powinniśmy zapomnieć o sobie i zwrócić się ku innym. Inaczej nie będziemy właściwie wzrastać i nie będziemy przyczyniać się, tak jak powinniśmy, do wzrostu drugich w ciele Chrystusa. To pozdrowienie wymaga pewnej bliskości. No, pocałunek święty miłości wymaga pewnej bliskości. Pamiętajmy, jakkolwiek w danym zborze byłyby zwyczaje, czy to będzie uścisk ręki, serdeczny, dobry uścisk ręki. Czy jakieś, jeżeli się osoby na tyle znają, że są gotowe się bardziej do siebie przytulić, czy tylko trzeba być z tym bardzo ostrożny. Pozdrowienie musi być czyste, bez dwuznaczności. Ludzie niespokrewnieni ze sobą powinni okazywać zawsze powściągliwość w okazywaniu gestów serdeczności. Zewnętrzne objawy serdeczności powinny jak najrzadziej mieć miejsce na osobności. Zwłaszcza osoby, które planują małżeństwo, tak autor tych rozważań podaje, muszą mieć się stale na baczności. My wszyscy to rozumiemy. Tutaj jest ważne też dla osób usługujących duszpasterzy, aby okazywali ten właściwy, zdrowy, pewien dystans, jeżeli chodzi o okazywanie serdeczności. Nigdy nie powinno to być robione w taki sposób, który by pobudzał zmysły. Było jakieś takie drugie dno w tym wszystkim. To ma być jasne, czyste, pełne życzliwości. Myślę tak, dojrzali chrześcijanie powinni wiedzieć, jak to robić we właściwy sposób. Oni doskonale wiedzą i dbają o właściwe i serdeczność, ale też właściwe granice, tak abyśmy wszyscy, jedni i drudzy, ci, którzy pozdrawiają i są pozdrawiani, aby czuli się w tym komfortowo, bezpiecznie, dobrze. Najważniejszą zasadą, prawdą, pozdrawiajcie jedni drugich. Pozdrawiajcie jedni drugich. Ja mogę mojego brata uściskać i mogę go przycisnąć do siebie, przytulić. Siostry z siostrami. Możemy się przywitać serdecznie jedni z drugimi.
Wiemy doskonale, w jaki sposób w naszej kulturze, jak to powinno funkcjonować. Po to, abyśmy mogli odczuwać tą bliskość, to też ciepło, mówię w sensie duchowym, ciepło emocji jedni od drugich. Myślę, że wystarczy. Myślę, że wystarczy. Jeśli pocałunek, to święty i czysty. Jak on ma wyglądać? Niektórzy przykładają policzek do policzka. Kogo to ma dotyczyć? Powiedzieliśmy, najbezpieczniej to jest wtedy, kiedy to jest w rodzinie, czy osób, które na tyle znamy, że to jest jasne, zrozumiałe. Ale nikt nie pogardzi serdecznością, która powinna emanować z nas, uściskiem dłoni. Wszyscy tego potrzebujemy. Powstańmy, drodzy, aby się modlić.